Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj upiekę sernik nowojorski. Będzie to bardzo szybki serniczek, a o smaku czekoladowo-miętowo-kawowym. Już zaczęłam działać. Przygotowałam właśnie czekoladki miętowo-czekoladowe, no czekoladki, cukierki, pastylki akurat. I muszę je rozpuścić na małym ogniu. Ja sobie już tutaj włączyłam. To będzie do sera. To się rozpuszcza. A teraz przygotuję spód. 200 gram wafelków czekoladowych rozkruszonych. 3 łyżki masła. Topię, widzicie? Już tu podgrzewam. Do tego dołożę łyżeczkę kakao. Chwilkę to będę rozpuszczać na kolniku. I teraz masło i kakao wlewam do ciastek, bo z tego uformuję spód. Teraz masą wykładamy sobie dno tortownicy. Wyłożyłam ciasteczka. Na chwilę wsadzę do lodówki. 1,25 kg sera białego potrzebujemy, 330 g cukru pudru, 4 jajka, tak 1/3 szklanki kawy zaparzonej. 220 g śmietanki kremówki, 220 g kwaśnej śmietany. Zważyłam, tyle wychodzi nam w szklankach. I teraz ser miksuję z cukrem. Dodajemy po jednym jajku i dalej miksujemy. Zmiksowałam ser z jajkami, dolewam kawę, miksuję. Dodajemy teraz śmietankę i dalej miksuję. Teraz wymieszałam te rozpuszczone czekoladki. Ja nie powiedziałam, że było ich szklanka i 1/4 szklanki. I rozpuszczone dodałam śmietanę kwaśną. To wszystko wymieszałam i teraz na koniec wlewamy, miksujemy i na nasze ciasteczka w tortownicy wylewamy. I teraz naszą masę serową delikatnie wylewamy na przygotowany spód. Piekarnik się grzeje. 170 stopni, pieczemy 70 minut. Gotowe. Wsadzam do piekarnika. 170 na 70 minut. Później studzimy też piekarnik. Ciasto gotowe. Serniczek przepyszny, jest tak delikatny, ma taką super konsystencję, a smaki czekolady, mięty i kawy no zostają na języku i długo się utrzymują. No. Polecam. Róbcie na święta, coś nowego, zaskoczcie gości, a jak nie, to tradycyjne też można zrobić.